sądzie okręgowym w Częstochowie rozpoczął się w piątek proces 79-letniego Bogdana P., który jest oskarżony o zabicie swojej żony. Podczas śledztwa mężczyzna przyznał się do zadania jej kilkunastu ciosów w głowę siekierą. W momencie zabójstwa oskarżony miał na sobie czapkę świętego Mikołaja. Wszystko działo się 9 grudnia 2021 roku. Dziś na wniosek rodziny pokrzywdzonej, obrońców oskarżonego, a także prokuratury, sąd postanowił wyłączyć jawność rozprawy. Sprawa ta wpłynęła do sądu okręgowego w listopadzie ubiegłego roku. Sąd okręgowy w Częstochowie wyznaczył pierwszy termin rozprawy w styczniu tego roku, ale tam zgłosili się nowe obrońcy i na ich wniosek odroczono rozprawę celem umożliwienia im zapoznania się z aktami sprawy i przygotowania linii obrony. I dlatego dzisiaj dopiero rozpoczęła się ta sprawa. Sąd wyłączył jawność rozprawy z uwagi na jej charakter. Bogdan P. i jego żona Krystyna byli małżeństwem prawie 50 lat. W 2017 roku z powodu konfliktu rozstali się. Kobieta zamieszkała przy ulicy Kopernika w Częstochowie. To tam doszło do zbrodni. Podjechał samochodem w pobliże bloku, w którym zamieszkiwała jego żona i obserwował okolice. Około godziny 20 pokrzywdzona wyszła na podwórko i wtedy podszedł do niej oskarżony i wyjął spod kurtki siekierę. Gdy przestraszona kobieta zaczęła wołać o pomoc, oskarżony zadał jej kilkanaście ciosów siekierą w głowę. Następnie odszedł z miejsca zdarzenia i odjechał samochodem. Został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Udało się go namierzyć dzięki nagraniom z monitoringu. Podczas przesłuchania przez prokuratora Bogdan P. przyznał się do zabójstwa. Stwierdził jednak, że nie chciał zabić żony, a jedynie ją nastraszyć. Został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej, na podstawie której biegli stwierdzili, że w chwili zabójstwa działał w stanie tzw. ograniczonej w znacznym stopniu poczytalności. To oznacza, że sąd może zastosować wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary.